Cześć! Witamy Was na kanale Zaklockowani. Na potrzeby dzisiejszego odcinka każdy z nas zakupił jeden magazyn, który otworzy, zrobi jego szybki przegląd oraz zbuduje niewielkiego moca z figurką z tego magazynu. Jak myślicie, kto zbuduje najlepszego moca? Cześć, ja do swojego moca użyję minifigurki Scuba Lloyda z 15 sezonu. No to co, szybko sobie ten magazyn omówimy. Magazyn oczywiście standardowo kosztuje 14,99, czyli jak nie macie tej figurki, to to jest naprawdę świetna cena. No ja tego otwierać nie będę, bo tą figurkę już posiadam, ale kupuję wszystkie magazyny z serii Lego Ninjago, więc ten magazyn również musiałem mieć w swojej kolekcji. Figureczkę odkładam na bok, mamy tutaj również saszetkę kart z Lego Ninjago. No spoko saszetka, ale saszetek też nie otwieram, więc położę ją na bok. Dobra, Lloyda tutaj odkładam, albo w sumie połóżmy go w tle, bo czemu nie. Mamy szybki przeglądzik. Tutaj mamy reklamę magazynu z Batmanem. No i jakieś tam łamigłówki, czy tam inne rzeczy. No to tam nie interesuje zbytnio. Reklamę kart z serii Lego Star Wars. No spoko, spoko. Jakiś tam komiksik, tak jak zawsze. No, kolejny komiksik. Plakacik. W sumie spoko wygląda. My tutaj wszystkie zestawy z serii Lego Ninjago. Tutaj wam tak bliżej pokażę. Mamy tutaj na przykład tą świątynię, którą posiadam. Ten mech, który posiadam. Tą perłę, która spoko wygląda. Te dwa zestawy również są spoko, widziałem je jak byłem u Ognistego Klocka, spoko sety. Reklamę kart Lego Ninjago. Dalszy tam komiksik, kolejny komiksik, jeszcze kolejny komiksik. Jakiś tam opis Zeina, jakieś tam inne łamigłówki rysunkowe, Jezu, konkursowe. Prace, no dosyć ładnie się prezentują. I w następnym magazynie otrzymamy minifigurkę Glutinusa. No szkoda, bo już tą minifigurkę posiadam. No ale cieszę się, że po tym Glutinusie będzie minifigurka Zeina. My tutaj również... no i ten magazyn pojawi się 20 kwietnia. Mamy tutaj również reklamy magazynu z Lego Ninjago Legacy, Lego City oraz Lego Jurassic Park. I reklamy magazynu Lego Minecraft, który posiadam. Nawet tutaj, czekajcie, muszę zrobić reklamę. Jeżeli chcecie wygrać ten magazyn, no to zapraszam na moim kanale na konkurs. No bo jest to jedna z nagród w moim konkursie. Sorry za reklamę, ale musiałem. No i mamy tutaj smerfy, czyli coś fajnego. Dobrze. Magazyn ogólnie spoko. Jeszcze sobie szybko minifigurkę omówimy. Minifigurka też spoko, jest to Lloyd, główny ninja. Główki w sumie spoko, tak jak zawsze, nadruczki na torsie, git. Ta butla jest fajna, my również te elementy, płetwy to się chyba tam nazywało. Nie wiem, no spoko figurka. No to dobra, ja sobie zbuduję tego moca. No i widzimy się zaraz. No i tak się prezentuje mi mocek po zbudowaniu i muszę wam przyznać, że naprawdę jestem z niego dumny. No to tutaj mamy Lloyda, który trzyma się za ten różowy koralowiec. No i ten koralowiec jest właśnie w takiej fajnej skałce. Tutaj mamy również dwa takie niebieskie korale, które moim zdaniem też spoko wyglądają. Czerwonego kraba. Tutaj mamy takie jakby monety złote, które po prostu są na dnie morza. Tutaj mamy takie różne morskie roślinki. No a tutaj mamy płaszczkę, która właśnie sobie płynie w tą stronę. No i jestem dumny z tego, jak mi właśnie to wyszło. Tutaj mamy również szkieleta i właśnie Lloyd tutaj idzie zbadać, kogo to może być trup. No to co? Tak się właśnie prezentuje mój mocek. Ja mam magazyn Lego Star Wars z minifigurką Snowtroopera. Tak więc otwórzmy go sobie i zróbmy taki szybki przegląd.
Mamy oczywiście tradycyjnie spis treści, komiks, jakieś różne łamigłówki. No dobrze, w takim razie przejdźmy do dodatku. Tak prezentuje się nasz Snowtrooper po złożeniu. Jest on wyposażony w blaster. No generalnie standardowy Snowtrooper. Oczywiście cały na biało. Tutaj na jego torsie widzimy jakieś różne panele. Widzimy oczywiście pancerz. Na pleckach tak się nadruki prezentują. Jest oczywiście hełm, taki docieplany. I kiedy zdejmiemy hełm, to przekonamy się, że jest to pani szturmowiec, gdyż ma ona żeńską główkę. No, całkiem ciekawie. A teraz przejdźmy już do tego, co najciekawsze, czyli do budowy mocka z tą minifigurką. Tak prezentuje się mój mocek, przedstawia on fragment planety Hoth. W jego centralnej części znajduje się działo, a za jego sterami stoi właśnie nasz Snowtrooper. No i tak, jeżeli chodzi o teren, to dodałem tutaj trochę serków dla urozmaicenia tej powierzchni. Tutaj z tyłu znajduje się jakaś zaspa śnieżna. No i skorzystałem tutaj z tej techniki, która właśnie często przy takich niewielkich mockach jest stosowana, czyli zrobienia takiej jakby ramki dookoła całej konstrukcji. Myślę, że wyszło to całkiem nieźle. Natomiast jeżeli chodzi o samo działo, możemy je sobie obracać dookoła, ustawiać pod różnym kątem. Tutaj jeszcze zadbałem o jakiś celownik. No i generalnie to tyle, jeżeli chodzi o tego mocka. Do tego moca użyję właśnie minifigurki z tego magazynu, czyli Bentomara. Więc teraz sobie otworzę ten magazyn tak szybko. Ten magazyn akurat można sobie tak otworzyć, więc co mi powiecie, bardzo szybko. Więc teraz sobie szybko omówimy ten magazyn. I 22 marca mamy Nurka Lloyda. W tym magazynie oczywiście mamy też karty, saszetkę kart i karty. To już sobie odsunę na bok. No i figurkę, więc ja teraz sobie ją złożę. No więc figurka mi się bardzo podoba, bo ogólnie nie miałem, w zestawie była za 15 zł najtaniej, więc okazja to była bardzo. Ma taki fajny trójząb, tylko trudno go się podczepia, oczywiście. Można go sobie przyczepić na plecy tej minifigurki, tylko jakiś mega dużo on jest. Więc cóż, kart nie będę odpakowywał, bo zbieram takie. Więc zaraz zbuduję moca do tej minifigurki. Więc dobra, już sobie zbudowałem tego mocka. No i jak widzicie, to na tym mocku jest pełno roślinek. Ja może sobie zdejmę tego bento. Mamy z tej strony kraba, który się czai. Mamy dróżkę. No miałem do tego dwa plejty, no ale jednak coś. Tutaj takie wyrastające rośla. Pełno roślinek, takich ciemnych. No i taka mała górka, na której się utrzymują. Tutaj też, tak samo. I mocek się prezentuje z bento, tak jak widzicie. Bento jest zły, bo widzi kogoś tam w oddali. Chyba wroga. Siema, z tej strony Lego Świat Kamila. No i jak już pewnie zdążyliście zauważyć, ja w tym odcinku przedstawię wam magazyn z Lego City. Cała to 15 zł bez grosza, trzymuję tę minifigurkę Cascadera razem z jego motocyklem. Ogólnie podoba mi się ten zestawik, ponieważ czerwony i czarny są takie dwa moje ulubione kolory. Oczywiście poza tym moim fioletowym jakby z awataru po prostu mojego kanału. Także dobra, otwieramy sobie już ten magazyn. No i zobaczmy, jak to się prezentuje. Tutaj chyba nie mam dodatków w sensie jakichś kart ani nic z tych rzeczy. Tutaj właściwie jest tylko i wyłącznie saszetka bardzo gruba zresztą przez ten motocykl. Oraz oczywiście sam magazyn. Tutaj nie będziemy go dokładniej omawiać od środka. Właściwie zobaczmy sobie tylko i wyłącznie, jak wyglądają na przykład plakaty. Mamy tutaj takiego gościa z tej nowej serii City Stand. Właściwie to jest kilka gości, bo jest raz, dwa, trzy, cztery. To jest gościuwa nawet. No i oczywiście też plakat z tym szymkiem, z tego co pamiętam, tak się nazywa tutaj z tego numeru. Tak się on tutaj prezentuje. Także spoko. Tu jeszcze jest magazyn na przykład Jurassic World.
No i zobaczmy sobie, co będzie w kolejnym numerze tego magazynu, bo tutaj dostaniemy coś w tym stylu i jest to budowlaniec, również z LEGO City, rzecz jasna. I on tutaj ma taki jakby pług, coś w tym stylu. No, nawet okej, w sensie moim zdaniem lepszy ten dodatek z tego magazynu, głównie przez kolorki i tak dalej, ale też nie jest źle. Tutaj na przykład magazyn z Bentomarem, no i lecimy sobie już z samym dodatkiem, który to oczywiście zbudujemy sobie wspólnie. Ma on 12 elementów, z czego oczywiście jedną minifigurkę oraz jego motocykl. I przez moją nieuwagę szybka poleciała sobie na bok, ale już ją tutaj mamy. No i nasza minifigurka prezentuje się w następujący sposób. Mam tutaj takie klasyczne czarne nóżki bez nadruków, ale bardzo podoba mi się tutaj jego torsik, ponieważ mam taki napis Xtreme. Z tyłu tak to wygląda, naprawdę bardzo ładnie to się prezentuje. Dodatkowo oczywiście takie ciemno-szare rękawiczki. No i bardzo uradowany wyraz twarzy, tak się on prezentuje z przodu. Z tyłu właściwie nie ma drugiej główki alternatywnej. No i tak oto prezentuje się nasz motocykl w pełnej okazałości. Bardzo podoba mi się ten odlew, jest taki bardzo potężny, taki dość duży. No i tak się on oczywiście prezentuje. Tutaj nie ma żadnego mechanizmu, bo na przykład w tych nowych motorkach z LEGO City Stans, tam są oczywiście te takie elementy, którymi możemy sobie tak polecieć do tyłu i to się wtedy oczywiście od razu do przodu pcha. Aczkolwiek tutaj byłoby to zbyt drogie, żeby dodać to do magazynu. Wydaje mi się, że LEGO nie jest aż tak tutaj hojny, żeby tam coś takiego podarować. Ale i tak sam motocykl naprawdę przypadł mi do gustu, głównie przez kolorystykę. No i moi drodzy, moja praca, mój mocek jest już gotowy i tak on się prezentuje. Jeżeli chodzi o to, co ogólnie tutaj się dzieje, no to nasz rajdowiec wylądował na pustyni i właśnie przez to zepsuł mu się ten jego motorek. Także może zajmijmy się teraz tym, co tutaj mamy jakby obok, a potem przejdziemy sobie do samej figurki i motocykla, którego przed chwilą właściwie omawialiśmy, więc tutaj nie trzeba tego omawiać drugi raz. Ogólnie mamy tutaj taką sytuację, że właśnie oni tutaj są na tej pustyni, w sensie on razem z tym motorem, nie w liczbie mnogiej, po prostu on z motorem i tyle. W każdym bądź razie przejeżdżają przez pustkowie i tutaj zauważają takie małe miejsce, gdzie mogą sobie coś takiego tutaj stworzyć. No i właśnie dlatego tutaj jest w płomieni wyryto taki znak Xtreme, no i tutaj jest TRE-A. A tutaj jest my, tylko że właśnie jest ono już zepsute, bo właśnie jakby spadło z tego billboardu. Tutaj gdzieś nawet się w piasku wytarzało, także widzicie właśnie, że to M jest bardzo zniszczone i leży gdzieś tam obok. Tu jeszcze są takie świece zrobione z marchewek, właśnie miałem taki pomysł, żeby to właśnie wyglądało jak ogień bardziej. No i z tyłu oczywiście widać tego zaplecza, są takie jakby elementy, które to podtrzymują i tyle. Tutaj też kombinowałem troszkę z tym elementami jakby pustkowe, w sensie by tutaj dać troszkę jeszcze jakichś tam elementów piaskowych, ale też nie za dużo, żeby tutaj po prostu ten motorek się zmieścił. No i głównie zależało mi na tym, żeby właśnie zrobić te X z tych płomieni i wyszło to takim spoko moim zdaniem. Także tak to wygląda. Oczywiście nasz rajdowiec to już idzie razem z jakąś taką wiertarką oraz jakimś kluczem, by naprawić sobie ten motorek. I tak to właśnie wygląda, także to jest moja praca. To było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, kto waszym zdaniem rozbudował najlepszego moca. Trzymajcie się, cześć!